U stóp pani Jasnogórskiej wybrzmiało dziś głośne wołanie o ochronę ludzkiego życia. Do sanktuarium przybyli po raz czterdziesty czwarty ci, którym na sercu leży ochrona nienarodzonych dzieci. Przybyli tu, by pokłonić się matce i prosić ją o ochronę ludzkiego życia od poczęcia. Mowa o obrońcach życia, którzy po raz 44. pielgrzymowali na jasną górę. Tegoroczne spotkanie rozpoczęła Msza Święta w kaplicy cudownego obrazu, której przewodniczył ojciec Zbigniew Kluska. Paulin podkreślił, że nasz wzrok jako ludzi wierzących, zawsze bez względu na okoliczności, jakie nas napotykają, powinien być kierowany ku Bogu. Ku sile, która jest nad naszymi siłami, bo właśnie wtedy sprawdza się prawdziwa nasza wiara. Na jasnej górze obrońcy życia zawierzali Matce Bożej wszystko, co robią, by chronić najsłabszych nienarodzonych, czekających na to, by być przyjętym, bo przecież każde życie jest darem. Dziś oczekują prawa, które będzie chroniło nienarodzonych i podnosili to na modlitwie. Przez zmartwychwstanie Twojego syna prosimy o pełną ochronę prawną życia nienarodzonych dzieci, otwartość na rodzicielstwo młodego pokolenia i szerokie wsparcie dużych rodzin w naszej ojczyźnie. Podczas modlitewnego spotkania pielgrzymi mogli podjąć się duchowej adopcji dziecka poczętego. Następnie w auli świętego Jana Pawła II odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w jubileuszowej 20. edycji konkursu. Pomóż ocalić życie bezbronnemu. O nagrodę błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.